Kazanie nie powinno być za długie, bo siostry się modlą za matką Teresą, która trochę przerobiła modlitwę kardynała Newmana. Daj mi przepowiadać bez przepowiadania. Chcę się podzielić jedną myślą, która wynika z dzisiejszych czytań. Chociaż wszyscy wiemy, jaka jest działalność sióstr i wiemy, że pierwsze miejsca, jakie siostry w Łodzi nawiedziły, to były dworce i kanały. To wiemy, że dzisiejsza rocznica nie dotyczy działalności socjalnej, tylko dotyczy poznania Boga. Poznania Boga. Święty Jan nawet mówił o tym dzisiaj w drugim czytaniu. Narodzenia się z Boga. Ktoś, kto jest zamknięty na doświadczenie Pana Boga, nie jest w stanie pojąć charyzmatu sióstr misjonarek miłości. Matka Teresa w jednej ze swoich medytacji mówi tak, że my jesteśmy jak kable elektryczne. Różne kable elektryczne można w życiu oglądać, od takich, że aż strach podejść, bo człowiek nie wie, czy go nie pokopie, jak wyciągnie rękę, nie? Po takie, które są, nie wiem, najdroższe, wyjątkowe, składające się wewnątrz z wielu linii. Tak. Ale niezależnie od tego, czy ten kabel jest najstarszy i poplątany, czy najnowocześniejszy i wydawałoby się wielofunkcyjny, niezależnie od tego, ten kabel sam ze siebie nie przewodzi prądu. Prąd pojawia się w nim dopiero wtedy, kiedy jest podłączony do źródła energii. I Matka Teresa mówi wyraźnie, my jesteśmy kable, natomiast prądem jest Pan Bóg. Dlatego owszem, pierwsze miejsca, jakie siostry nawiedziły właśnie z taką typową dla siebie odwagą, to były dworce i kanały, ale pierwsza rzecz, o jaką prosiły arcybiskupa i którą miały zagwarantowane w umowie, to było tabernakulum i prawo otwierania go także wtedy, kiedy nie ma księdza. Tak, my jesteśmy kablami, ale Bóg jest prądem. I Słowo nam to dzisiaj bardzo uświadamia, że wszelkie zaangażowanie socjalne, charytatywne w Kościele rodzi się z doświadczenia Boga, a siostry misjonarki miłości pokazują to w sposób najbardziej dobitny w Kościele. Zobaczcie, jak dzisiaj o poznaniu Boga mówił święty Jan. Mówił, że Boga tak naprawdę zna tylko ten, kto się z Niego urodził. Nie? Słyszeliśmy, to było zaraz na początku drugiego czytania. Każdy, kto miłuje, urodził się z Boga i zna Boga. Nie? Boga poznaje tylko ten, kto się z Niego urodził. O tym mówił też dzisiaj Pan Jezus, że poznają Boga wcale nie ci, którzy są mądrzy i roztropni, tylko ci, którzy są, i tu trzeba bardzo starannie tłumaczyć w języku polskim, w lekcjonarzach, w wydaniach Pisma Świętego, tych tłumaczeń było już wiele. Niektórzy mówią prostaczkowie, niektórzy mówią maluczcy, ale tam jest greckie słowo nepios, a nepios znaczy tyle, co niemowlę. Niemowlę. Do pierwszego roku życia.
Nie chodzi o starsze dziecko, takie 6-7 lat, które już, powiecie, coś rozumie. W ogóle można z nim podyskutować na bardzo poważne tematy z 7-latkiem. Nie? Ale z takim, który ma 3 miesiące, podebatujecie? Nie. Jezus mówi, że Bóg najwięcej objawia tym, którzy są właśnie jak owe niemowlęta. Nie? Czyli, że Pana Boga poznaje nie ten, który o Nim się może bardzo wiele nauczyć, wyczytać z jednej, drugiej mądrej książki wszystko jedno, czy to będzie katechizm, czy to będzie podręcznik dogmatyki. Tylko Boga poznaje ktoś, kto jest z Nim w takiej relacji. Kto się z Nim spotyka, jak się spotyka niemowlę z ojcem i matką. I myślę, że wszyscy wiemy, choć nikt z nas tego nie pamięta, tak mi się wydaje, z własnego przynajmniej niemowlęctwa, ale ci z was, którzy mieli dzieci, a podejrzewam, że tu jest jednak większość takich osób, to taką pamięć mają. Nie? Ten trzymiesięczny bobas coś tam gada. Ktoś to rozumie? Tak, matka i ojciec. Ale ci, którzy są z zewnątrz, nic z tego nie rozumieją. Matka i ojciec rozumieją od razu. I to jest to, co Jezus mówi, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I Syna nikt nie zna, tylko Ojciec. Dlatego, że między Jezusem a Ojcem jest właśnie taka relacja. Nie? Jak niemowlaka z rodzicami. I jak niemowlę przeżywa swoją relację z rodzicami, tak jak Jezus, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nie? Niemowlę wszystko dostaje od swoich rodziców. Nawet nie musi prosić. Nie? Rodzice sami widzą, co jeszcze potrzeba, co jeszcze potrzeba, co jeszcze. Jeszcze się nie urodzi, przygotowują mu mieszkanie. Nie? To kołyska tutaj, te wszystkie cuda. Nie? Już myślą, co mu dać. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Boga zna ten, kto jest z Nim w takiej relacji. Ma doświadczenie tego, ile od Niego otrzymuje. W takiej pełnej też zależności. Nie? Jestem niemowlę. Nic nie zrobiłem szczególnego. Nic Ci jeszcze nie dałem. To Ty mi wszystko dajesz. To Ty sprawiasz, że się czuję bezpiecznie. To Ty sprawiasz, że rosnę. To Ty sprawiasz, że zaczynam coś rozumieć. Tak. I święty Jan mówi, że człowiek, który jest w takiej relacji, nie, to właśnie urodził się z Boga. Jest jak niemowlę, które się urodziło ze swoich rodziców. To jest ktoś, kto Boga zna. I na jakiej drodze się dokonuje to narodzenie się z Boga? Na jakiej drodze? W jaki sposób człowiek rodzi się z Boga? Jan nam mówił, że ten, kto kocha. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Ale jest też w pismach świętego Jana drugi tekst, który trzeba przywołać. On jest w Ewangelii, w pierwszym rozdziale. W ogóle pierwszy rozdział Ewangelii Jana był tekstem, który Matka Teresa bardzo często komentowała. I pamiętacie ten hymn o Słowie, które staje się ciałem, zamieszkuje między nami. Czytamy ten hymn wiele razy w liturgii Kościoła. W tym hymnie też jest mowa o tych, którzy rodzą się z Boga. Nie? To są ci, którzy, mówi święty Jan, którzy Go przyjęli. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dało moc, żeby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy ani z krwi, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Tak? Czyli z Boga rodzi się ten, kto przyjmuje Słowo. Ale Słowo, które jest wcielone.
Bo ten hymn mówi wyraźnie, że Słowo stało się ciałem i będąc wcielone, przyszło do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Tym, którzy Go przyjęli, dało moc, żeby się narodzili z Boga. To jest niesłychanie istotna różnica. Czym innym jest przyjmować Słowo, a czym innym jest przyjmować Słowo, które jest wcielone. Ci, którzy nie przyjęli Słowa, gdy przyszło do nich wcielone, przecież byli ludźmi Słowa, czytali Biblię. Pobożni Żydzi w czasach Jezusa Stary Testament znali na pamięć. Powiedzieć im, że oni nie przyjmują Słowa, nie uwierzyliby wam. Nie? Słowo zapisane, Słowo wypowiadane, recytowane. Tak, takie Słowo przyjmowali. Ale kiedy przyszło do nich Słowo wcielone, nie przyjęli Go. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. To jest tylko przeszła historia? Czy dzieje się dzisiaj? Znacie Słowo wcielone, które do nas przychodzi i którego najchętniej z definicji nie przyjmujemy? To ja wam przeczytam jeden tekst Matki Teresy. Dzisiaj jeszcze raz, kiedy Jezus przychodzi do tych, którzy są Jego, oni Go nie znają. Kiedy przychodzi w pokaleczonych ciałach naszych ubogich, kiedy przychodzi nawet w zgniecionych ludziach bogatych, zgniecionych przez ich bogactwo. Jezus przychodzi do ciebie i do mnie bardzo często, a my bardzo, bardzo często mijamy Go. Dzisiaj Chrystus jest w ludziach, którzy są niechciani, niezatrudnieni, niezadbani, głodni, nadzy, bezdomni. Wydają się bezużyteczni dla państwa i dla społeczeństwa i nikt dla nich nie ma czasu. Tak? Wcielenie trwa. Jezus Chrystus jest wcielony w każdym ubogim. Rodzajów ubóstwa dzisiaj są dziesiątki, jak nie setki. I w każdym z nich jest Jezus, Słowo Boga wcielone. Nie. A my to przychodzące Słowo, które przychodzi do swoich, nie? Do ludzi, którzy od wieków czytają Ewangelię, czytają ten fragment Mateusza. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem przybyszem, byłem chory, byłem w więzieniu. Czytamy, znamy na pamięć, uczyliśmy się tego. Przed pierwszą komunią, przed bierzmowaniem zdawaliśmy z tego egzaminy. I kiedy do nas przychodzi, nie rozpoznajemy Go. I za każdym razem kolejna szansa narodzenia się z Boga przechodzi nam koło nosa. A nasza znajomość Boga jest znajomością teoretyczną. Teoretyczną. Nie? Boga zna ten, kto się z Niego urodził, jak niemowlę. Kto się z Niego rodzi? Kto Go przyjmuje jako Słowo wcielone? Gdzie to Słowo wcielone jest? W każdym człowieku potrzebującym. To jest deklaracja Jezusa, mówi, przychodzę do was w głodnym, w spragnionym, w nagim, w przybyszu.
przybyszu. Nie bez powodu się zatrzymuje w tym miejscu. W chorym, w uwięzionym. Nie widzimy, nie rozpoznajemy, nie przyjmujemy. Nie znamy Boga. Siostry kochane, jak mówimy kalkutki, misjonarki miłości, dzięki wam jest jasno. Dzięki wam jest jasno. Jesteście najlepszymi kablami, jakie są na świecie. Jesteście najlepszymi kablami, jakimi się Bóg posługuje, żeby płynął Jego prąd. I żeby wszędzie tam, gdzie jest ciemno, robiło się jasno. Jesteście najlepszymi kablami. I tak, to wasze kazanie, które jest bez słów, znacznie krótsze niż ta moja gadanina, wskazuje na Boga bezbłędnie. Patrzymy na was jako na osoby, które się z Boga urodziły. No i choć trochę chcielibyśmy was naśladować, a wy się za nas pomódlcie, to może coś z tego będzie. Amen.